Dziś spotkaliśmy się po raz 106 w Jabłonowskim Parku podczas edycji Parku Jabłonna. Dziś wypadły drugie urodziny powstania naszej lokalizacji. 2 lata parklanerzy co sobotę o 9 rano odwiedzają to miejsce. Nasza lokalizacja jest 38 lokalizacją w kraju. Na dzień dzisiejszy w Polsce mamy 55 lokalizacji. Dzisiaj blisko 100 zawodników wzięło udział w biegu, w marszu, bo parkrun jest taką aktywnością sportową, że można ją przemaszerować, przejść z kijkami, przetruchtać i przebiec w takim tempie, na jaki każdy sobie może pozwolić. Troszkę pogoda nas dzisiaj zawiodła, troszkę popadało, aczkolwiek wszyscy w dobrych humorach ukończyli rywalizację. Troszkę zawiódł sprzęt, bo popsuł nam się stopę na sam koniec, ale mam nadzieję, że to nie wpłynie na jakość naszej imprezy. Często się też zdarza, sprzęt jest zawodny. W innych lokalizacjach też zdarzało mi się powiedz, gdy coś nawaliło, na przykład stoper i każdy miał ten sam wynik. Także to chyba najmniejszy problem dzisiejszego dnia. No, ja ze swojej strony chciałbym w imieniu koordynatorów naszej lokalizacji podziękować panu wójtowi gminy Jabłonna za to, że możemy tutaj biegać, pani dyrektor pałacu, że udostępnia nam ten teren. Dzięki temu tyle osób co sobota, może nie tyle tak jak dzisiaj, jak na urodziny, ale blisko 40 średnio biegaczy tutaj się pojawi w każdą sobotę przed 9 rano. Idea parkrana zaświtała nam w głowie już dawno temu, bo jeździliśmy na warszawską Pragę do Parku Skarżyszewskiego. Tam była pierwsza lokalizacja w Warszawie, w ogóle pierwsza była w Gdyni. Te parkrany stopniowo rodzą się w wielu miastach w Polsce, tak jak wspomniałem, 55 już jest. Kolejne będą się otwierać w tym roku i w kolejnych latach. Razem z żoną pomyśleliśmy, żeby coś takiego powstało na naszym terenie w powiecie legionowskim. Padło na park w Jabłonnie, udało nam się tutaj załatwić wszelkie pozwolenia na to, żebyśmy biegali. Zebrało się grono ludzi, bo muszę przypomnieć również, że sami nie dalibyśmy rady. To trzeba wolontariuszy, koordynatorów mieć paczkę naprawdę zgranych ludzi i mamy takich, udało nam się zebrać. Jest kilku fajnych ludzi, biegaczy, którzy co tydzień praktycznie są w tym parku i organizują cykl Parkrun Jabłonna dla wszystkich. I ja w dużej mierze im też zawdzięczam to, że ta lokalizacja na naszym terenie jest jedyna w powiecie legionowskim i jedyna tutaj w okolicach. Wcześniej musieliśmy jeździć do Warszawy. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim koordynatorom i tym wolontariuszom, którzy czasami też przychodzą i chcą pomagać w organizacji. Jak długo będziemy biegać? No pewnie muszę przytoczyć słowa Jurka Owsiaka, że będziemy biegać w każdą sobotę i jeszcze jedną dodatkowo. Elegancko. No, elegancko jest.